Prokuratura rejonowa w Legnicy informuje o zatrzymaniu mężczyzny, który bestialsko zabił psa. To 25-letni legniczanin. Prokurator przedstawił zarzut zabójstwa psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez wyrzucenie go z 9. piętra mieszkania przy ulicy Przybosia. Okrutnego czynu dokonano w jednym z mieszkań tego bloku na osiedlu Piekary w Legnicy. 25-latek brał udział w libacji alkoholowej wraz z właścicielami czworonoga. Przez wiele godzin wspólnie spożywali alkohol. W pewnym momencie, jak oświadczył zatrzymany mężczyzna, zdenerwował się obecnością tego psa, gdyż pośliznął się na jego moczu, co dodatkowo go zdenerwowało. Postanowił wtedy wziąć psa i wyrzucić go z 9. piętra. Zdarzenie szokuje, a zarazem bulwersuje mieszkańców osiedla. A jakby jego tak ktoś wyrzucił, co on by wtedy, to, no nic innego nie można powiedzieć, no nie mam słów. Mi się to w ogóle w głowie nie mieści. Także to jest, wstrząsnęło na pewno wszystkimi mieszkańcami, to co się stało, i nikt się nie spodziewał, że taka sytuacja by miała miejsce. Oj, duża kara, żeby jeden zobaczył, a drugi, żeby się przekonał, że no nie można sobie lekceważyć. To jest też zwierzę. Tak samo czuję jak człowiek. Kara rzeczywiście może być surowa, bo zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest nawet 5-letnią odsiadką. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o zgodę na zastosowanie wobec 25-latka środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Mężczyzna był już karany m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu.